No, dzień dobry. Szmaty będą wpadać. Witamy na Haksbalu, panowie i panie. Już za chwilę rozpocznie się spotkanie pomiędzy Kłostips i Polonii Halingas. Jeszcze oczekujemy na drugiego komentatora i będziemy zaczynać nasze starcie. To jest druga kolejka Summer Cup organizowanego przez thehax.pl. Oczekujemy wielkich emocji, wielkich bramek, dużej ilości na pewno. A póki co rozpoczynamy mecz, przechodzimy dalej. Co zawodnicy obu zespołów rozgrzewają się. Oraz nasz streamer również dołączył do gry. Stara się bronić bramki niebieskich. User joined your channel. User joined your channel. Halo, jestem. No to witamy, ten komentator się pojawił. Co tam? No. Ten komentator się pojawił. No tak, no ale te zespoły są, ping jeszcze w drodze. No tak, tak, no.
Roman, jesteś na serwerze? No już ten linka mam. Okej, okay, dołączaj. User was kicked out of your channel. Kto w ogóle gra z Poloną? Kłop tym... Ej, slota nie mam. No bo jest nasz 10. Ajaj. Ten musi wyjść. Pan partyzant. Tak, coś tu mówcie. Jeszcze trochę czasu i zaczynaj. Ty możesz dołączyć, jest slot. A to już mecz jest, czy to jest rozgrzewka? Co? To jest rozgrzewka, czy już... mecz? Mecz. Czemu taka cisza? Daj. Polona przegrywa 2-0. Teraz poker z Wormek. To ja Polonę na cały skład znam. Tylko tego ołusza nie wiem. Nie, to już jest mecz, oni zaczęli. Nie wiem, że nawet rozgrzewają. Teraz Wormek zdałem, kto ma mocniejszego X-a i dam szeroko teraz z pokerem. Poker, co zrobi? Ous, halaszele i Wormek na posterunku. I zostało 30 sekund do końca pierwszej połowy. Teraz Ous przy piłce. Ous, co zrobi Ous? Do dama, dam, wycofuje i Ous przed siebie. Teraz halaszele, nasz streamer przy piłce. Co zrobi? I dalej Polona przy piłce i teraz akcja i... Jest kontratak. Ajajaj, niecelnie. Trochę bardziej bierze się padłoby. Ale bardzo ładna akcja, ale teraz Haleszel prawie. Zabrakło czasu, ale miał z tego miedłą okazję. I Polona przegrywa 2-0 z jakimś tam klubem, nie pamiętam nazwy, bo dopiero wbiłem. Tak, dokładnie. I teraz oryginalna nazwa. Teraz w zespole Polonii pewno będą zmiany. Wbił po Sportomen. Tak, Sportomen się pojawił za chwilę. Za chwilę okażemy się. Okaże się, jakie zmiany przeprowadzi zespół Polonii. Wyjściowy skład. Dam Sportomen poker. To jest typowy skład na lidze Real Soccer. Polon zaczyna we dwóch. Nie Polon, to ci drudzy. A ci drudzy, ci gorsi. Tak, dokładnie. Drużynie Blue Polona, drużynie R, Haszele, Wormek i Shin. Haszele, kurde. Też mówię Haszelem. Nie wiem, tak jak ktoś mi się ten... Nie wiem, czy zgubię, czy coś. Tutaj pozdrowienia od Sportomena. Dla Fryzja Tunera od Sportomena. Fryzja Huntera. XD. Przy okazji tutaj też dodam, też pozdrawiamy Fryzja Huntera. Pamiętam cię jeszcze z czasów dawnej gry.
jeśli się przewinąłeś. Za chwilę rozpoczyna się druga połowa naszego starcia, bo w pierwszej połowie było 2-0. Rozpoczęli z znakomitym podaniem, ale już strata piłki. Poger przy piłce, zagrywa w prawy róg. Sportomer przeciwko Shine'owi, próbuje coś ugrać, ale szależy do piłki, jednak nieudana strata. I zespół w czerwonych strojach wrócił na posiadanie piłki. Poker ze Sportomenem, ładna akcja. Bardzo ładnie wyszedł flanką w prawej stronie i trafił. W ogóle jaki był twój typ przed meczem? Mój typ był, że ci gorsi przegrają. Ci gorsi. Ci gorsi, ale na razie widzimy 3-0, nie spodziewałem się tego wyniku. Spodziewałem się, że zespół przegrywający postara się, powalczy, ale póki co są sprowadzani cały czas do defensywy. Teraz taką dobre podanie na dojście od Dama w sam środek pola. Dana stara się rozgrywać tutaj piłkę po stronie niebieskiej. Póki co... Makro to zrobi halaszne, aj. Teraz Sportomen do pokera. Tutaj widzimy, że Dam cofa. On tu będzie tym defensorem. Tak, Dam jest zawodnikiem rozgrywającym. Ustawia się, teraz... zbiera piłki i zdaje się zagrywać. Teraz, gdyby dobrze posłał, mogę... To jest naprawdę dobra sytuacja dla drużyny Polony. Ale teraz Sportomen jest! Sportomen poradził sobie. To jest błąd drużyny przygrywającej, ponieważ ustawili się w podwójnym kryciu na jednego zawodnika, a Sportomen pozostał bez krycia i po prostu, jak to się mówi, dostawił X-a. No i widzimy, jedna zmiana bardzo wiele zmienia w tym spotkaniu. Teraz Halaszy. Poker. Poker z Damem szeroko, dam. Tytuł do Sportomena. Teraz, aj, gdyby to X-nął, mogło być groźnie. Poker, teraz poker. Poker, co zrobi poker, ale dam przy piłce, dam. Dam tu próbuje szeroko rozgrywać, ale partnerzy uciekają za bardzo do przód. Teraz dam, aj. Dobre podanie na dojście, ale Halaszele niestety nie poradził sobie z tą piłką. Teraz wycofanie przejście defensywy i będą rozgrywali akcję od samego początku. Dobra próba. Niestety podanie przecięte przez Dama. I poker w pojedynku 1 na 1 z Wormkiem. Znowu podwójne krycie ze strony przygrywającego zespołu. No jeszcze raz Halaszele cofa się do bramki. Ale piłka znowu zagrana do Sportsmena, ale za tym razem Halaszele trafia do bramki. Mamy samobuja. 3-2. Znakomity comeback po drugiej połowie. I mój typerek już się sprawdza, Polona górą. A co jest Sportomen? Na czacie tak, Sportomen zachowuje się jak wilk pola karnego. Cały czas ustawiony wie gdzie dołożyć X-a. Sportomen w rogu, rozegrywa do defensywy do Dama. Ten na drugą stronę rozciąga do pokera. Strata. Dan ponownie przy piłce przejął to. I rozgrywa do pokera. Shine przecina podanie. Ale Dan zagrał znakomicie Sportsmena, lecz ten niestety nie trafia w światło bramki. A nie wiem, czy zauważyłeś, ale Sportsmen jest bardzo patriotą. Jest wielkim patriotą do swojego klubu. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polona gra. Oe, oe. Tutaj cytat. Tak, dokładnie. No, stara się. Musi utrzymywać morale zespołu, motywować chłopaków, żeby szło. Teraz Sportsmen, Halaszele i Pokerem próbowali się wypychać. No to ewidentnie gra na czas. Tak, gra na czas, ale teraz Sportsmen zagrał. Co zrobił Poker? Poker próbował zachować zimną krew i prawie mu to wyszło. Teraz Sportsmen znowu wygrywa przybitkę. To Poker, ale piłka nie dochodzi do jego stóp. Do jego kulki. Tam ponownie rozgrywa na drugą stronę. Sportsmen przy piłce. Oddają do Wormka. Poker przerywa podanie. Poker uderza na bramkę. Wormek broni. Ale Szele przybije piłkę do przodu. Sportsmen dochodzi do niej. Sportomen przyjmuje podanie, Halaszele nadal na tarciu. Halaszele stara się podać do Shine, ale z piłką nie dochodzi. Teraz mamy kontrę z drugiego zespołu, jednak nie, to Shine wygrywa na przebitkę z pokerem. Znakomite podanie do Halaszele, czy ten marnuje sytuację. Piłka w defensywie. Wormek rozgrywa, a poker przejął podanie. Piłka raczej dla Dama, tak. Dam dostał tu piłkę i będzie starał się rozegrać. Poker z Wormkiem na przebijanie. Jednak piłka wraca do Dana, defensywę, spokojnie rozegrać akcję.
Dam teraz na przebitkę do pokera. Poker do poda. Podanie nie poda. Dopiero teraz szykuje podanie. Nie, jednak to strzał. Ale Wormek bardzo dobrze na bramce. Dobry, czy jestem? Sprawdzam tutaj lag. Dam stara się podać piłkę do pokera. Już to się nie udaje. Hala się lepszy. Mój ją zagrywa do przodu, lecz sportsman. Sportowy. Kręci się bardzo dobry mecz. Ta zmiana naprawdę Joker Tali. Wiele wniósł do zespołu w tej drugiej połowie. Siadamy jeszcze 2 minuty decydujące o losie. Mamy 3 do 2 dla Polony. Teraz dam, wychodzi kontra, co zrobi? Poker, 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 sport, sport, on musi to skończyć. To jest bramka. To jest yes, bramka. Gol. Gratulacje sportowym. To jego trzecia bramka. Tak, i teraz prowadzą, Polona prowadzi 4-2. Z Halesze lepiej. Halasze, przepraszam. Poker stara się znowu zajrzeć Sportemena. Ten przytomnie leci się w słupek. Stara się walczyć z rogu z Shine'em. Na przebitkę. Tylko wycofana do Dana. Dan będzie starał się wrzucić do środka. Dan zagrywa sam i do pokera. Aj. Poker zabrakło, tak nie wiemy. Teraz poker i Wormek. Co zrobi? Kto wygra? Teraz wybijatkę i teraz... A dam z defensywy. Bardzo ładnie przejął to podanie i piąta bramka. No już tutaj drużyna Red się posypała. Bardzo, bardzo. Teraz Sportomen, poker. I mamy 6 do 2. Jest kolejna bramka. Sportomen już naprawdę wiele tego zespołu w drugiej połowie. No Sportomen wysoko gra. Kluczowy zawodnik Warm już się nie porusza. Już pisał, ale poker zachował się fair play. Zatrzymał się, zauważył, że zawodnik stoi w K, zatrzymał się i nie nadążył za piłką. Tutaj ładna klepka. Teraz. Sportomen przyjmuje podanie. Dam, pewnie na czas zagram. A jednak nie do przodu. Ładnie tutaj kiwką. Stara się rozegrać do pokera. To będzie naprawdę groźna sytuacja, jak dam dobre. X nie. Aj i. Będzie bramkę? Jest. Mamy 6-3. Kto był tutaj strzelcem, nie zauważyłem? Shine? To był Shine. Shine. Shine, Shine. Shine. Ale Shelly stara się wyjść piłkę, wiesz, poker przecina podanie, teraz Sportomen pojawił się w środku akcji. No i tak co tu się dzieje, proszę piłka państwa? Piłka się jeszcze tylko szedłem i trafiła do bramki. 7-3. Dam do pokera, piłka wycofana do dama. Przyda mi ostatnie 20 sekund i nie sądzę, by coś się zmieniło. Dam nadal ładnie w obronie. Dam i... Aj, to mnie nie x-ło. Gdyby dobrze mówić, to kolejna bramka dla Sportomena pewnie by była. Dam już poczuł się jako zawodnik ofensywny. Stara się atakować. Sportomen. No już bramka i tak nieważna, te sekundy przed meczem, ale Halesz zalicza trafienie. Mam 4 do 7. I poker stan rozpoczynają ostatnie 2 sekundy. Koniec meczu. Wygrana Polony. Znakomity comeback w drugiej połowie. Sportomen naprawdę wiele, wiele pomógł. No to zaprosimy jeszcze Sportomena do studia, tylko muszę ogarnąć jej pili. Zaczekamy na Sportomena, zbił Sportomen, zobaczymy. User joined your channel. Witamy Sportomena, jak nam Sportomen? Dzień dobry, nawet dobrze. Chyba 4 gole strzeliłem, pewny siebie. Tak właśnie, druga połowa. To jest, z pierwszej niestety jest, trochę pingo kucza, ale na szczęście przeszło. Na drugiej połowie strasznie wysoko zagrałeś i to przeniosło się w skutek, że strzelałeś bramki. No tam, tak szczerze mówiąc, to pomogło zgranie, no bo jednak trochę taką trójką naszą podstawową dam poker ja. Gramy jeszcze przed wakacjami tam i na RSHL-u i tam nas, wiemy to graliśmy na jakimś bigowym chyba prohaksie. A co tam się w ogóle działo u was na tenisie, jak przegrywaliście 2-0 i nagle wchodzisz ty i wygrywacie, strzelacie, remisujecie, później wygrywacie. Jak tam atmosfera? Nie, raczej był spokój. Już nie takie wyniki się odrabiało. Jednak trzeba było szanować przeciwnika, bo z jakiegoś powodu te dwie bramki mogli strzelić.
A raczej musieli nawet, ale na szczęście udało nam się odrobić to nawet z nadmiarem. User joined your channel. Tutaj nawet Dam popisał się też ładną grą z tyłu. Wszystko po dzięki prostu jeszcze potrzeba praktyki, to przyjdą wyniki, bo też trochę nie graliśmy. Byliśmy na wakacjach i tak dalej, ja jeszcze będę wyjeżdżał. Zamierzasz się coś strzelić? W przyszłości? Jeszcze w przyszłości? Raz? Zamierzasz coś strzelić jeszcze w przyszłości? Zamierzam strzelić jak najwięcej, a ile wyjdzie, to się zobaczy. To co, ma ktoś jeszcze coś dodać dla Sportomena? Wielkie dzięki osobom oglądającym, osobom grającym, przeciwnikom, dobry meczek i to chyba tyle, cześć. No dzięki. Dzięki, Ewo. Cześć. To by było na tyle. Za niebezpieczny czas. Dziękuję Państwu. Romana, Teler i tak. Elo. Halo?
Nie wiem, czy do mnie nie będzie nikt mówił, ale... Halo, halo? Witam. Insufficient permissions. No, witam, witam. No, cześć, siemanko. A więc zaczynamy studio, tak? Połączone studio dzisiejszej kolejki. Dzisiaj w studiu oczywiście nasz główny ekspert, który zajmie się wszystkim odnośnie pytań i tak dalej. To jest oczywiście Tatku. Witamy bardzo serdecznie. A w ramach tutaj wywiadu będą tacy zawodnicy i użytkownicy jak Sportman, Halaszl oczywiście i Roman Weidenfeller, który jest jednocześnie komentatorem, ale też przy okazji będzie zadawał jakieś pytania. A więc zaczynamy. Tatku, zaczynaj. Tak, cześć. Witam widzów The Huxa. Dzisiaj w naszym studio jestem ja, Halaszle, Roman Weidenfeller oraz Sportman. Tak, a więc przejdźmy od razu do pytań, co? Oczywiście. Także Halaszle, jak wrażenia po dzisiejszych meczach? O, jeśli chodzi o moje wrażenia, to powiem tak. Pierwsze spotkanie, które myśmy komentowali, było bardzo fajne, bardzo ciekawe. I przyznam szczerze, że ten wynik 9-1 był bardzo zaskakujący i przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tego, że akurat ta drużyna wygra, aż takim wynikiem w szczególności. Bo ich, mimo wszystko jednak ich bilans dotychczasowy w spotkaniach ligowych wynosił 6-1, z tego co dobrze pamiętam. Ostatnie spotkanie przegrali 4-1, tak mi się, tak, coś w stylu było. Więc jeśli chodzi o to spotkanie, to było bardzo zaskakujące i dla mnie to największe zaskoczenie w tej kolejce. Ale jeśli chodzi o nasze spotkanie, naszej drużyny, która to rozgrywała, to naprawdę było to, no, nie do końca to, co byśmy chcieli. Ostatnie spotkanie graliśmy, było bardzo, bardzo fajne, dużo pozytywów było z niego, dużo jeśli chodzi o defensywę, a dzisiaj się w drugiej połowie pokazało to i ujawniło to, czego niestety jesteśmy przyzwyczajeni. A proszę was, żebyście też przy okazji nie pisali na czacie, na TS-ie, bo to wszystko słychać. A wracając do pytania, to... to jest duży niesmak z tego powodu, bo druga połowa była naprawdę tragiczna w naszym wykonaniu. Pierwsza połowa była naprawdę konkretna, 2-0. Wynik, który wystarczyło po prostu utrzymać, dać sobie strzelić jedną bramkę maksymalnie i może jakieś kontry coś strzelić na tą 3-1. Albo po prostu zamurować bramkę, tak? I wtedy by fajnie ten wynik był utrzymany, mielibyśmy zwycięstwo, tak to prawdopodobnie odpadamy już z tego turnieju na dobre, szczególnie, że pierwsze spotkanie, które zremisowaliśmy niestety z powodu tego, że jeden z naszych zawodników miał zły nick podpisany i dlatego dostaliśmy walkover, co dla mnie jest trochę lekko śmieszne, ale no cóż, taka jest administracja tego serwera, więc, ale ja nic nie mam tego z tego forum, oczywiście ja nic nie mam. Taka sytuacja, nasz błąd. Ale jeśli chodzi o drugą połówkę, to naprawdę była ona wykonana w okropny sposób. Naprawdę, tak nie można grać, tak nie można grać w defensywie. Nikt się, nie chcę tu wymieniać w sumie kto, co, jak źle zagrał, ale dużo do poprawy. Zagraliśmy tak samo jak na sparingach niektórych, jeśli chodzi o obronę. W ostatnim spotkaniu właśnie w turnieju nie. Ja tego byłem wręcz świetnie, byłem naprawdę bardzo zadowolony z tego spotkania, ale dzisiaj to trzeba przyznać jedno. Pierwsza połowa była taka jak na ostatnim spotkaniu, a druga była tragiczna. A jakbyś miał coś zmienić w swoim składzie czy coś, to byś... Od czego byś zaczął może? Tak do ciebie, czy coś bym zmienił w składzie, tak? Co bym zmienił? Tak, dokładnie. Co byś zmienił przy tym wyniku? Przy tym wyniku, powiem szczerze, że to chyba pytanie do trenera, a powinno być, ale jeśli dla mnie, bo w sumie jestem asystentem, ale jeśli chodzi o to, to może powinniśmy byli zmienić, też nie chciałbym tu wywalić nazwiska, dobrze można byłoby mnie zmienić, ale myślę, że brakło nam jednak kogoś, kto by fajnie, w drugiej połowie szczególnie, nas tutaj wsparł, jeśli chodzi o defensywę, tak, bo myśmy naprawdę dobry wynik, a wszystko się zepsuło właśnie przez ten brak krycia.
o który zawsze wszystkim powtarzam, że krycie, krycie, jeszcze raz krycie i wiele osób miało do mnie żal z tego powodu, że właśnie często mówiłem o tym, że kurde, ktoś mówił, a fajne spotkanie, gdy grałem, a ja mówię, no fajne, fajne, tylko szkoda, że krycie było do dupy i tyle znaczyliśmy do ramek. I to jest właśnie najgorsza sytuacja, najgorszy problem. Dlatego według mnie, jakbyśmy zmienili, no myślę, że kogoś, nie wiem, czy ktoś by w sumie dał radę jakoś to udźwignąć. Nie wiem, Shine może przy ten ciężar może go tak właśnie przygniósł trochę tego spotkania. Też nie chcę go jakoś obwiniać, bo to nie jest taka prawda, bo to wszyscy myśmy zawinili w tym spotkaniu, ale myślę, że spokojnie dała radę to wygrać na luzie, naprawdę dała radę. Tak, dostałem teraz informację, że zaraz dołączy do nas Przemysław z zespołu Wildcat, ale mam jeszcze pytanie do ciebie, Sportomen. Takie samo jak do Halaszle, czyli jak tam wrażenia po tych dzisiejszych meczach, po tym dzisiejszym dniu? Ja za dużo powiedzieć od siebie nie mogę, dlatego że w pierwszej połowie mi niestety pingla go, nawet na roomie nie byłem, ale na szczęście na drugą połowę dałem radę naprawić tyle, co mogę z relacji kolegów z drużyny z TS-em opowiadać. No więc z tego co wiem, tam do przerwy przegrywaliśmy 2-0. Grał u nas nowy zawodnik Ous, z którym no ja przyjemności nie miałem jeszcze grać. I może po prostu potrzebuje zgrania jeszcze. Tak samo sparingi rozegraliśmy tam 1-2. Więc to jeszcze jest za mało, żeby tak być w najwyższej formie. Ale miejmy nadzieję, że po prostu z biegiem czasu więcej będzie sparingów, więcej meczy, więcej formy i po prostu coraz więcej gry na najwyższym poziomie. A jak ci się gra, Halaszle, no bo miałeś taką długą przerwę, tak? Jakieś braki w twojej grze widzisz, czy nie, czy jest wszystko dobrze? Wszystko źle. Ale nie no, ogólnie jeśli chodzi o moją grę, to powiem tak, że to jeszcze nie jest najwyższa forma, którą osiągnąłem. Na pewno jestem z ciebie zadowolony, bo ostatnio te swoje, już takie mam lekkie przyzwyczajenia, co kiedyś grałem. I to było na lepszym poziomie, mimo wszystko. Ale dzisiaj jeśli chodzi o jakieś takie największe moim brakiem, to są jak te strzały, takie lekkim obróceniem od kolegi, jak dostaję podanie. To jest mój największy mankament, bo nieraz nie trafiam w piłkę, a ostatnio nie potrafię w ogóle strzelić. A jeszcze jak ktoś widział sparring dzisiejszy przed tym meczem, to wie dobrze o co mi chodzi. W ostatniej sytuacji tego spotkania, to jeżeli ktoś chce, to mogę dać mu linka. A poza tym pozdrawiam tych, którzy mnie słyszą w tym momencie i grali wtedy z nami ten sparring, bo to była patologia, ten strzał. Pozdrawiam. Tak, ale pięknie grasz w defensywie. Ta ostatnia akcja, gdzie było wybicie piłki. A tak byłby gol, tak? A jak twoja forma zespołu, Sportomen? No jak widać było, trzeba było się rozruszać, bo w pierwszej połowie przegrywaliśmy, ale w drugiej na szczęście odrobiliśmy. Ale to też jednak mogło pomóc trochę zmęczenie drużyny Halaszle, albo po prostu zbyt wielka pewność siebie. A potem już jak zaczęły te gole tracić, to potem trzeba było atakować. Ataki wynikały paniczne. I ja doskonale wiem, nie chcę hejtować ani nic, ale no wiem jak to jest po prostu potem próbować odrabiać na szybko i to się kończy często jeszcze gorzej. Więc dlatego nam się udało ustrzelić tak dużo bramek w drugiej połowie. Oglądaliście spotkanie Paralympics Wildcat? Kto zagrał tam na plus, a kto pod minus? Halaszle, co o tym sądzisz? Powiem tak, oglądałem, tak oczywiście oglądałem to spotkanie z głównego powodu, że komentowałem to spotkanie, także to jest akurat norma ostatnimi czasy. Ale jeżeli miałbym tu kogoś wyróżnić, to powiem ci, że był to oczywiście zawodnik zespołu Wildcat, oczywiście drużyny wygranej, tak? Którzy wygrali, to był NBN. Gość naprawdę zagrał kapitalne spotkanie. Ta asysta to na razie chyba jest asysta tego turnieju, bo to co zrobił, to jak podał, jak odbił pięknie od tej bandy, to jest po prostu klasa światowa. Jeszcze to też dorzuci parę bramek, parę asyst, więc uważam, że to był największy zawodnik tego meczu. A największy minus, tak szczerze to nie zauważyłem, a przynajmniej nie przyglądałem się w ten sposób, żeby po prostu kogokolwiek wyróżnić na in minus. Mówię, na in plus to jest największy plus tego spotkania, to było NBN i myślę, że bardzo mogą to jak najbardziej jego wyróżnić. I to myślę, że tylko nie ja, ale też
nie wiem, dowiemy się, zawodnicy zespołu Whitecat. Tak, a kto zagrał na plus jako zespół? Podania, strzały, sportomen? Co o tym sądzisz? Jeżeli mówisz o wcześniejszym meczu, to ja niestety nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie miałem przyjemności oglądać. Nawet kompletnie zapomniałem o naszym, na szczęście mi na Facebooku przypomniał kolega z drużyny, tak wbiłem z 5 minut przed. Stąd tak samo mogło być drobne nieprzygotowanie moje, ale na szczęście wszystko poszło w miarę. A co do naszego spotkania, to myślę, że jednak zawodnikiem meczu można nazwać Dama, który tak samo był trochę spóźniony. W pierwszej połowie grał nie na swojej pozycji, bo jednak musiał być na ataku, bo Aus, z tego co tam wiem, bardziej jednak w defensywie woli grać. Ale potem jak już w drugiej połowie graliśmy naszą starą ekipą, to spokojnie się rozruszał, rozgrywał piłki. Nie traciliśmy na szczęście głupio bramek, co nam się dosyć często zdarza. To taka notka dla przyszłych przeciwników. No i myślę, że dzięki niemu jednak byliśmy w stanie wygrać to spotkanie. A powiedz mi, kto u was wszedł w drugiej połowie? W drugiej połowie ja wszedłem za Ausa. No to, aha, faktycznie tak. No to wiem, że to właśnie też duży plus był tego meczu, więc też mógłbym cię wyróżnić w tym momencie, bo faktycznie też zrobiłeś dużą różnicę w tej drugiej połowie. Wiesz, ja siebie pochwalić nie mogę, no bo skromny jestem człowiek niestety. Dokładnie, dokładnie. A czego się spodziewasz w trzeciej kolejce, Halaszle? Czego mogę się spodziewać? My w sumie będziemy, jeśli chodzi o nas, to my się raczej spodziewamy tego, że będzie na pewno trudno i będzie ciężko. Tak czy siak, nasze szanse na awans są już tak bardzo mizerne, jeżeli są w ogóle jakiekolwiek możliwe. Więc myślę, że tak, jedno jest pewne, zagramy na 100% i nie wiem dokładnie, kiedy będzie to spotkanie. Jeszcze nie ustaliliśmy tego z trenerem, ale pewnie po moim powrocie, bo będę nieobecny niestety. Więc dopiero pewnie prawdopodobnie po weekendzie będzie to spotkanie. I nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wygramy to spotkanie, bo oczywiście to jest główny nasz cel. Ale czy się czegokolwiek spodziewam? Myślę, że nie. Na pewno będzie dla nas to ciężki mecz, kolejny trudny mecz. Przyznam szczerze, że do dzisiejszego spotkania podchodziłem luźniej niż do poprzedniego i myślałem, że jednak jesteśmy w stanie, gdybyśmy zagrali tak jak tamto ostatnie spotkanie, obstawiam, że raczej byśmy to wygrali, byśmy utrzymali ten wynik z pierwszej połowy, ale że zagraliśmy właśnie tak drugą połowę słabo, to nie było żadnej szansy, więc jeżeli zagramy tak samo te spotkanie jak dzisiejszą drugą połowę, to nie mamy czego szukać w tym turnieju. Halaszlo, ale wy już nie gracie w trzeciej kolejce. Nie chcę cię martwić, ale nie gracie już. Tak? Nie gramy? Tak? No dobrze, no, dzięki za informację. Jeśli chodzi o ogólne, nie wiem, niczego się nie spodziewam. A Sportman, ty czego się spodziewasz w trzeciej kolejce? Sam Rekopa? Ja szczerze mówiąc liczę, że będziemy mieli mecze jak najwięcej, ale że przede wszystkim będą one wyrównane, że będziemy mieli ładne bramki, zarówno obie drużyny, żeby nie było żadnego parkowania, tam żadnego grania zbędnego na czas, żadnych gry nie fair play i w ogóle po prostu, żeby było na co patrzeć. Potem wynik to jest najmniej ważna część w tej grze. Tak, inne dzisiejsze spotkania, dziś rozgrywane było ich bardzo mało, ponieważ bardzo dużo drużyn wzięło przełożenie meczu, ale pozostałe wyniki to są Paralympics 1-9 z Wildcat, Brooklyn 2-1 z HC Valhalla, Fighting Balls i Kontrabanda, Fighting wzięli przełożenie meczu, Drains of Customer, 3 radosne kulki, przełożenie od Drainsów, Lionheart vs Dark Raven, Lionheart wzięli WC, Last Kings Brave, Last Kings wzięli WC, Marginesy Społeczne, HC Tigers 5-2, Quas Deepens, Polona Halingas, było to 6-3, o ile się nie mylę. 7-4. Tak, 7-4. A kolejne spotkania odbędą się w czwartek, czyli 3.08. I będzie to już trzecia kolejka. Będzie to wyglądało następująco. Fighting Balls z Lionheart, Kontrabanda Deportivo La Chicana, z grupy B Brooklyn, HC Tigers, HC Valhalla Decadence, grupa C Brave Wildcat, Last Kings Dream Team, grupa D Drains of Customer, Polona Halingas, 3 radosne kulki oraz Royal Tigers.
No i to tyle z tego dzisiejszego wywiadu. Dziękuję, Halaszle. Dzięki sportowym. Dzięki wielkie. Dzięki. Dobranoc. Dobrej nocy. Dobranoc. User disconnected. A my się tutaj jeszcze żegnamy z wszystkimi widzami. Jeżeli ktokolwiek to oglądał, nie sprawdzamy akurat ilości, ale dziękujemy wszystkim za dzisiejszy wieczór, za dzisiejsze spędzenie czasu z nami i mam nadzieję, że do usłyszenia. Ale na pewno do usłyszenia. Następne studio prawdopodobnie już jutro będzie, więc mam nadzieję, że i wy przyjdziecie. A potem zapraszamy na następną kolejkę turnieju Summer Cup. Do zobaczenia. Żegnam was. Cześć.